Cześć, witajcie w pierwszym odcinku z serii FIFA 17, kariera menadżera Real Madryt. No i tak, oczywiście tak jak w poprzednim odcinku z poprzedniej serii, też FIFA 17 oczywiście, czyli z Leeds United, mówiłem, że będzie jakaś taka kariera uzupełniająca ten czas, który mamy jeszcze do FIFA 20, do FIFA 21, aż będzie na tym kanale, bo będzie pewnie za no mniej niż tydzień, za parę dni dosłownie będzie FIFA 21, ale za ten czas nie chcę nic nie nagrywać, bo tak to bym przez parę dni nic nie nagrywał, a nie chcę tak po prostu zostawić takiej pustki na chwilę, więc sobie uzupełniłem tą serię jakąś taką. Wiedziałem, że musi to być drużyna, która jest już czołowa drużyna na świecie, nie trzeba jakoś odbudowywać, czy tam od jakichś małych lig iść w górę z nim, tylko po prostu, że już jest drużyna stabilna, jedna z najlepszych na świecie, która już no po prostu nie trzeba tam dużo robić, ale po prostu fajnie się robi karierę. No i tak właśnie sobie pomyślałem. I tak jak mówiłem, to będzie drużyna, która bardzo lubię, którą najbardziej lubię na świecie, czyli oczywiście Real Madryt. No i właśnie na nich padło, bo tak sobie pomyślałem, że w FIFA 21 nie będę robił Realem Madryt karierę, przynajmniej na tych pierwszych karier mam parę karier, fajnych pomysłów albo różne takie ciekawe rzeczy. No fajne naprawdę serię, myślę, że dość ciekawe. No i właśnie teraz zaczniemy sobie oczywiście od turnieju przedsezonowego. Nie wiem jeszcze dokładnie, to chyba będzie jeden sezon, ta kariera tam mi się wydaje, to będzie około 4-5 odcinków tylko ta seria. Mówię, to będzie bardzo krótka seria. Będę grał chyba mecze El Clasico, obydwa tam mi się wydaje, że sobie zagramy z Barceloną, na inne mecze to nie wiem, czy zagramy, zobaczymy. Żeby w miarę to wyszło właśnie cały sezon, zobaczymy jak to będzie. No to klikam przejść do zaproszeń. 12,5 miliona, Puchar Amerykański 2016 rok. No i w sumie pierwsze co najciekawsze to zobaczmy nasz zespół. Tak wygląda nasz zespół. No oczywiście to coś najpiękniejszego jako dla mnie kibica Realu. Cristiano Ronaldo, który tu jest na lewym skrzydle. Karim Benzema. Tutaj jest Bale, który jeszcze był niesamowity. W pomocy Modric, James Rodriguez i Toni Kroos. W obronie mamy Marcelo, Ramosa, Navasa w bramce, Pepe i Carvajal na prawej obronie. Na ławce mamy Morata, Isco, Casemiro, Asensio, Varana, Quentrao, Casille. No jeszcze tutaj na rezerwach mamy Vasqueza, Danilo, Kovacicia, Fernandeza, Brahima Diaza, chyba to jest Brahim Diaz, nie wiem. Odegaard, Silva, Mariano, Febas, Fernandez, Lienhardt, Hakimi, Janez, De Tomas, Tejeron. To dużo bardzo znanych zawodników, którzy już robią sobie kariery. No i właśnie tak zerkając, no to już chyba mam powoli pierwsze plany dotyczące transferów. I tak jeszcze zerknijmy sobie. Mamy 99 milionów. No i pierwszym transferem, na takim myślałem, to będzie bramka. Wymienimy sobie Navasa. Damy też na sprzedaż go. Bo jednak 29 lat, 85 overalla, nie rozwinie się już, a wolę mieć bramkarza z wyższym overallem. No i zaczniemy szukanie oczywiście w Premier League. Po kolei będziemy szukać jakieś De Gea. Pierwszy zawodnik, którego oczywiście sobie tutaj damy. Hugo Lloris nie, bo już jest dość stary. Thibaut Courtois, oczywiście, że też całego damy. W Ligue 1 nikogo nie, bo Bundesliga to tylko jeden zawodnik tam jest, który mnie dość ciekawi. Oczywiście jest nim, gdzie on jest, czy on mi zniknął. Jest Manuel Neuer, oczywiście. W Calcia to będzie Buffon, nie, to już to tyle, tylko tych trzech sobie zostawimy. No i w sumie tak, będzie to pewnie jeden sezon. Więc w sumie fajnie było Neuera sprowadzić, ale czy chce Neuera? To jest wydanie, w sumie sprawdzę, na których miarę najwięcej pójdzie pieniędzy. No wartościami są tacy same praktycznie. Za Neuera do 104 milionów, za De Gea do... no nie, to nie pokazuje.
a za Courtois to samo. No szczerze, ja bym chciał sprowadzić sobie Davida De Gea. Myślę, że jakbyśmy może zrobili dalej Keylora Navasa, to jest 20 milionów, 60 to jest 80 milionów, 65 może milionów plus Navas, coś takiego spróbujemy. Nie do przyjęcia oferty niestety. 75 może milionów i Navas. Mamy pierwszy mecz nasz jako roli, w roli trenera z Borussią Dortmund w Pucharze Amerykańskim, czyli w turnieju przed sezoną. Wygrywamy go 5-0. Nie było tu chyba żadnych zaskoczeń. Przyjęta oferta, no to super. Ja dość, spodziewałem się, że jednak będzie dość trudno z nimi walczyć, ale nie, jednak okazało się, że nie będzie aż tak trudno. 3 lata kluczowe za nich. No, zawsze chciałem De Gea, bo w 2017 czy tam 2018 były takie pogłoski, że on przyjdzie do właśnie Realu i ja tego bardzo chciałem, tego transferu. Patrząc w perspektywie czasu, jakby grał tak jak gra obecnie, to się cieszę, że nie przyszedł, a przyszedł Courtois, który obecnie, według mnie, obiektywnie, może nawet jest najlepszym bramkarzem, no może nie najlepszym, myślę, że drugim najlepszym za Neuerem, bramkarzem na sieci. Naprawdę, on jest niesamowity. Dzisiaj na przykład oglądałem mecz z Levante, no to on no jest po prostu niesamowity, no krótko mówiąc. To, co on naprawdę wyczynia, to jest, no nie wiem jeszcze jakie słowa oprócz niesamowite mogę użyć, wspaniałe naprawdę, to co on tam robi. No to w sumie, ale właśnie De Gea wtedy chciałem, tu w tych latach właśnie w 2016, no zawsze go chciałem tam, odkąd jeszcze Casillas odchodził, już myślałem właśnie, fajnie byłoby go tak zdobyć. Benzema, 1-2, a co nie ma co oglądać, jeszcze James Rodriguez strzelił. Ofertę transferową za Lucasa Silva, w sumie 8 milionów może spróbujemy. Nie wiem naprawdę, czy jest sens aż tyle prosić o takiego, no byle jakiego zawodnika, no ale w sumie czemu nie. Dawid De Gea przyjmuje ofertę, no i mamy nowego bramkarza. 75 milionów plus Keylor Navas wędruje do Manchester United, a do nas wędruje Dawid De Gea, nasz nowy bramkarz. No bardzo mi się ten transfer podoba. Już będzie miał szansę debiutu z San Lorenzo. Pucharze amerykańskim, w którym wygrywamy 4-0. Jeszcze tylko tak, jedna rzecz. Pojedynka nikt nie ma. No nie miał, więc De Gea oczywiście dostaje jedyneczkę. Nie jest tyle wart. Jeden dzień garbel, to super, tylko tyle. No i teraz patrząc jak na jeden sezon, to chyba wystarczy mi na razie, taki skład już jest i tak bardzo dobry. Marcelo, nie, Marcelo nigdzie nie idzie. I teraz spotykamy półfinale Pucharu Amerykańskiego z FC Dallas. Bale, drugi mecz 1-0, no i 3-0 nasz trio BBC. Bardzo znane trio, tak samo jak MSN. Stare dobre czasy, jak te trio właśnie jeszcze grały w lidze hiszpańskiej. Rafael Varane nie. Rafael Varane jest bardzo super środkowym obrońcą i on nie będzie oczywiście odchodził. No i teraz finał z Wolfsburgiem sobie zagramy oczywiście. 1-0. James Rodriguez z jedną bramką w tym spotkaniu. Możemy symulować w sumie dalej. Oferta za Quintrao. Nie, Quintrao będzie dobry. Jest coś do dość dobry za zmiennik. Więc na ławce sobie go zostawimy, nie będziemy go sprzedawać. Lucas Silva. 7,5 miliona może. W sumie nie jest nam w ogóle potrzebny, no ale znowu nie będę go za małe pieniądze oddawał. W sumie nawet nie wiem, gdzie on teraz w prawdziwym życiu jest i co robi. Toni Kroos nie, jeszcze do Barcelony, tym bardziej nie ma szans na ten transfer. Oferta Benzema. No w sumie
naprawdę tak 90 milionów, 90,5 i bym go sprzedał. 7 no to może milionów. Wolfsburg 82, oni nie są aż tak daleko. Ja bym tak, co, ile mamy? 119, w sumie zaakceptuję tą ofertę. I Karim Benzema prawdopodobnie pójdzie do Wolfsburga. Carvajal nie odchodzi. 7 milionów, 6 może jeszcze spróbujmy ostatecznie. I teraz szukamy nowego napastnika możliwego. Środkowy napastnik też to jest opcja, więc możemy przeszukać. W Premier League jest jakiś Firmino, ale... A, jeszcze dziwne, tą fryzurę miał dość. Ale nie, Firmino nie. Diego Costa. Giroud. To miał tam 84. Nie, Staric może nie. Lukaku to jest opcja, ale chyba nie skorzystamy z niej. Harry Kane też jest fajną opcją, ale widzę, że już zmienił klub. Benteke też fajna opcja. Aguero super opcja, jego sobie dodamy. Ligue 1, no to tu chyba tylko Cavani. Ja mi się wydaje, jest takim miarę dobrym napastnikiem. No Lacazette w sumie możemy go dodać, na razie czego, aby nam się nie udało jakiegoś transferu zrobić, takiego lepszego. Cavani tylko 85, to nie ma szału. Środkowy napastnik tu chyba jakoś nie będzie, ale warto zawsze sprawdzić. Bundesliga środkowy napastnik jakiś jest, dobry w miarę. Chyba tylko Müller. No, nie, Müller nie, bo ja nie lubię napastników, którzy są zbytnio wolni. Wolę ten typ napastnika, jest dość szybki. Bundesliga, no Robert Lewandowski, on nie jest może szybki, ale też jest opcja. Aubameyang też jest fajna opcja, ale nie, Aubameyang jednak nie. Jednak nie będę myślał tylko o prędkości. Paulo Dybala, fajna opcja, możemy go dodać sobie. Higuain, nie, nie lubię takich wolnych właśnie, tak mówię. Środkowy napastnik jest jeszcze Totti. La Liga Santander. Griezmann, ale może nie, bo to jest... Jednak nie chcę jakichś robić bardzo nierealnych. To nie, i tak, tak sobie pomyślałem, że w sumie skoro już zrobiliśmy jeden taki transfer, o którym się dość głośno mówiło, a nie wypalił, to może spróbujmy też taki, czyli Robert Lewandowski do Realu Madryt. Tylko jeszcze musimy poczekać, aż Benzema odejdzie. Swego czasu też się bardzo dużo mówiło o tym, że Lewandowski może przejść, ale ostatecznie niestety nie przeszedł, bo ja też byłem bardzo zwolennikiem tego transferu. Rozmowy zakończy się fiaskiem, naprawdę. Miałem naprawdę już taką nadzieję, że Benzema jednak odejdzie. W sumie wiecie co? Nacho Fernandez, a w sumie Nacho Fernandez nie jest nam potrzebny. 15 milionów i może w sumie iść do Villarrealu. W sumie to możemy sprawdzić coś takiego, że wystawimy na sprzedaż Benzemę. Jak odejdzie, to odejdzie. Jak nie, to w sumie jakoś nie będę płakał, bo i tak to jest dobry napastnik. Villarreal, nie, jednak tak mało to znowu nie będę go zadawał za byle jakie pieniądze. Albo w sumie możemy jeszcze jedną rzecz zrobić, tylko jeszcze poczekajmy trochę do ostatnich dni transferowych. O, Benzema.
Tak, poprzednio 91 milionów zaczniemy. Chelsea na pewno na to stać, chyba że zrobi jakieś transfery. A na pewno ich stać na taki transfer. Może 13,5 jeszcze będziemy się targować do ostatnich milionów. Nie ma szans, żeby za tyle, no nie oszukujmy się, nie będę za tyle, tylko sprzedawał 85 może. Nie, no tyle warto, to dobry, jak chcecie. Nie jest tyle wart Karim Benzema. Marco Sens, nie, to jest fajny talencik, zostawimy sobie go. Tam mamy spotkanie pierwsze w lidze z Realem Sociedad na wyjeździe, no i zaczynamy. Pierwsze spotkanie ligowe. Nie jest to wcale jakaś słaba drużyna, więc nie będzie znowu też jakoś bardzo łatwo, tak mi się wydaje, ale Cristiano Ronaldo otwiera to spotkanie. Pepe oczywiście, jak to Pepe, czerwona kartka do, i Oyarzabal teraz wyrównał. Bale 2 do 1, drugie skrzydło odpowiada, jedno z szyją, to drugie też Vela na 2-2. Rodriguez 3-2, ależ spotkanie inauguracyjne, no takie spotkania są piękne i James Rodriguez jeszcze w tej fajnej formie swojej strzela bramkę 3-2 i wygrywa dla nas to spotkanie. Oferta Casemiro, nie, Casemiro też jest fajny zawodnik, zwłaszcza na rezerwę. Możemy sobie go zostawić. Teraz spotkanie z Celta Vigo. Gramy u siebie. Varane oczywiście wskakuje w miejsce Pepe, który pauzuje za czerwoną kartkę. Gareth Bale, druga minuta, 1-0. Super początek spotkania. Cabral niestety wyrównuje w 18. Po pierwszej połowie remis 1-1. Marcelo 2-1. Orellana nie wyrównuje. James Rodriguez 3-1. Na razie Rodriguez i Bale strzelają bardzo regularnie. I wygrywamy 3-1. Nie było jakoś potężnych problemów. Widzę, że Benzema nie jest zbytnio skuteczny, więc jeszcze spróbujemy może w taki sposób zrobić transfer, że Robert Lewandowski. A nie jest wart 69 milionów, no to tak. Karim Benzema 45 i 45, czyli około 90 milionów. Nie do przyjęcia, no to może 50 milionów. Może no to spróbujmy, może 60, czyli praktycznie no maksimum możemy zrobić. I w tym samym momencie też może spróbujmy, bo jednak się teraz nastawiłem, że chcę jakiegoś nowego napastnika. I drugim zawodnikiem, o którym myślałem, to jest oczywiście Kun Aguero. Tu też zaoferujemy Benzemę. On już jest wart 45, no to może 40 milionów. Bayern przyjęta. No to nie, to jednak zaczęliśmy za szybko z Aguerem rozmawiać. 2 lata, kluczowy zawodnik. Fajnie by ten transfer przeszedł. Tu sobie zostawimy na razie czego tą ofertę City zgodzoną, jeśli jednak coś by Lewandowski odwalił i nie chciał do nas przyjść. Ale tak się nie stanie. Robert Lewandowski oficjalnie zawodnikiem Real Madryt. No jak fajnie to naprawdę brzmi. To też takie małe marzenie jako kibic Realu dawniej, żeby Robert Lewandowski do nas przyszedł do Manchester United. Ależ trio niesamowite. Gareth Bale,
Lewandowski, Ronaldo, no niesamowite naprawdę trio. I teraz tak, numery na koszulkach. Lewandowski, dziewiąteczka oczywiście, jakby inaczej. Pięknie, dziewiąteczka. No i naprawdę to super wygląda. Możemy przejść do 1 września, bo i tak już nie będziemy żadnych transferów przeprowadzać. Nagroda dla menadżera, no to fajnie, że nagrodę dostaliśmy jeszcze. Wszyscy dosłownie oprócz Modricia na podstawowej jednostki na powołaniach kadrowych. Teraz mecz ligowy z Osasuną, debiut Roberta Lewandowskiego. Fajnie byłoby strzelić bramkę, no zobaczymy jak będzie. Carvajal, żółta kartka. Marcelo, żółta kartka. Marcelo 1-0, drugi mecz z rzędu strzela Marcelo. I wygrywamy 1-0 skromnie, ale najważniejsze, że mamy te 3 punkty. Teraz mecz w Pucharze Mistrzów z Young Boys Brno u siebie. Trzeba zacząć dobrze tą kampanię Pucharu Mistrzów od zwycięstwa i lepiej u siebie. Rodriguez strzela bramkę na 1-0, prowadzimy. Marcelo 2-0, Marcelo naprawdę w gazie jest strzeleckim i to bardzo. Trzeci mecz z rzędu strzela Joarau na 2-1. James Rodriguez z karnego, dziwne, że on bije karne. Ale mamy 3-1 w sumie. Ronaldo 4-1, Cristiano bardzo super. Bardzo super się cieszę. Z każdej bramki normalnie Ronaldo, bo właśnie to jeszcze to są te piękne czasy, gdy Cristiano był zawodnikiem Realu i normalnie jak dziecko się praktycznie cieszę z każdej jego bramki, ten widok w Realu, jak on strzela, no nieoprawdy niezapomniane chwile. I Ronaldo, trzecia minuta, super, zaczynamy spotkanie z drużyną z Barcelony, Espaniolem, Lopez wyrównuje w 17. Po pierwszej połowie remis 1-1. Sevilla 88 minuta i Espanyol niestety wygrywa z nami, na wyjeździe przegrywamy, no szkoda, naprawdę nie lubię tych porażek w ostatnich minutach, no ale niestety musiała się wydarzyć taka. Mamy teraz spotkanie z Villarrealem u siebie, mamy szansę się odbić od tej porażki i zdobyć kolejne 3 punkty. Ronaldo już w 7 minucie strzela bramkę na 1-0, super początek spotkania. Dos Santos 20 niestety wyrównuje. Jeszcze kwadrans gry. Jak kończymy 1-1. No nie najlepsza forma, nie wiem co się stało. Gramy teraz na wyjeździe z Las Palmas. Możliwy uraz crossa, to nie jest dobra wiadomość. W pierwszej połowie 0-0. Ronaldo strzela w 64 minucie, na jego można liczyć. Montoro niestety wyrównuje, kolejny remis. No jakoś nie najlepiej nam idzie ostatnio. Kontuzja, co się stało z crossem? 2 miesiące, no szkoda bardzo, że już na 2 miesiące wypadł tak szybko Toni. No i za niego Isco będzie grał. O, Isco będzie sobie grał. A tu może, no tu może Vázquez niech będzie na jako rezerwowy. My gramy z Kopenhagą na wyjeździe w Pucharze Mistrzów, zaczynamy to spotkanie. Ronaldo strzela w 24 minucie, mamy 1-0. Cornelius niestety wyrównuje w 56. Gareth Bale 74 minuta, 2-1.
I tak kończę spotkanie. Wygrywamy 2-1. Kolejne 3 punkty w Pucharze Mistrzów. Na razie dobrze zaczęliśmy Puchar Mistrzów. Teraz spotkanie z Eibarem u siebie mamy. No w końcu wyruszmy po te 3 punkty. Ronaldo 6 minuta 1-0. Pedro Leon wyrównuje 2 minuty później. Garcia czerwona kartka. Eibar gra w dziesiątkę. Lewandowski w końcu debiutancka bramka Roberta Lewandowskiego. I to jak ważna, bo dająca nam prowadzenie z Eibarem. Jeszcze Ronaldo 3-1. Super spotkanie. Ronaldo obecnie królem strzelców, też jeszcze fajnie, fajnie naprawdę. Tym lepiej to wygląda. No ale my tu dość parę punktów straciliśmy i jesteśmy obecnie na 4. miejscu, możemy jeszcze spaść trochę. Mam teraz spotkanie z Realem Betis. Na wyjeździe gramy. No i zaczynamy to spotkanie. Modric, bramka 1-0. Koniec pierwszej połowy, 1-0, tylko prowadzenie na razie takie niebezpieczne. Bo mogą wyrównać, ale Modric gra swój mecz chyba życia i drugą bramkę strzela i prowadzimy już 2-0. I tak się kończy to spotkanie. Modric wygrywa nam to spotkanie z Realem Betis. Włoch oferta. No i mamy teraz spotkanie z Manchesterem City, Pucharze Mistrzów. Trzecia kolejka Pucharu Mistrzów. Gramy z Manchesterem u siebie, no i zaczynamy. Rodriguez nie trafia karnego w trzeciej minucie. Niepotrzebnie może wykonywał ten karne. Ale Lewandowski strzela w 23 minucie, bardzo fajnie. Musi się odbudowywać i musi strzelać właśnie regularnie. Lewandowski 2-0, o tym właśnie mówiłem. Możesz się pokusić o hat-tricka, czy to jednak jest City, to nie będzie tak łatwo znowu jechało. Właśnie Silva teraz na 2-1, ale chyba nie stracimy tego prowadzenia. No jeszcze Lewandowski jednak to zrobił. Hat-trick Roberta Lewandowskiego w Pucharze Mistrzów. No wyskakuje naprawdę mu ta forma w górę i pokazuje, że jednak to nie był błąd, że ten transfer przeszedł i że się udało dołączyć do Realu. Pokazuje, że on ma ten poziom i że może grać właśnie u boku Ronaldo Bale'a w jednej z najlepszych lig świata. No i zaczynam to spotkanie. Lewandowski 8 minuta już. No rozstrzelałam się Robert i bardzo się z tego oczywiście cieszę. Ronaldo w 24 walczy o króla strzelców, więc też dobrze strzela. W sumie możemy pominąć 4-1 jeszcze Bale i Marcelo. No super, kolejne zwycięstwo. 1-16 teraz widzę Pucharu Króla. Copa de España na wyjeździe. No i zaczynamy z Celtą Vigo. Bongonda 1-0. Jeszcze 20 minut spotkania. Aspas 2-0. Wypadam w 1-16 z Copa de España. W sumie mnie to szczerze nie boli zbytnio, bo tam naprawdę ja tu się bardziej skupiam na lidze, na El Clasico oraz na Pucharze Mistrzów. To są takie trzy dla mnie ważne rzeczy, bo El Clasico oczywiście też powinniśmy wygrać. Gomez 10 minuta niestety Alavés prowadzi, a Ronaldo 6 minut potem wyrównuje. Gareth Bale 2-1, Garcia minutę później 2-2. Gareth Bale 3-2, kolejne emocjonujące spotkanie i kolejny raz takie emocjonujące spotkanie wygrywamy my, więc bardzo fajnie. Oferta od Peru odrzucamy. Gramy teraz z Kopenhagą u siebie. Oczywiście Puchar Mistrzów. Spróbujemy zdobyć komplet punktów, czyli 12 punktów na 12 możliwych. Tylko musimy oczywiście wygrać to spotkanie. Gareth Bale, 30 minuta, 1-0. Marcelo 2-0, 4 z tej 8.
i 3-0 Robert Lewandowski, który pokazuje, że chce wygrać Króla Strzelców w Pucharze Mistrzów. Bo widać tu, że już też derby Madrytu się zbliżają. Ale w sumie to już... Teraz sobie przerwiemy przed tym meczem z Leganesem odcinek. Mam nadzieję, że pomysł na serię się podoba i że oglądniecie tą całą krótką serię. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!